No myślę, że ten sparing to była forma przede wszystkim treningu, bo nie mieliśmy meczu ligowego w weekend i myślę, że to była okazja dla chłopaków przede wszystkim z młodej ekstraklasy, żeby się pokazali na tle części zawodników z pierwszego zespołu. Myślę, że takim ważnym przede wszystkim dla trenera, wydaje mi się, sparingiem będzie ten sparing następny i przede wszystkim trzeba było dzisiaj wygrać, bo po to tu przyjechaliśmy, żeby wygrać i nic sobie nie zrobić, więc myślę, że to jest najważniejsze. Strzeliliśmy 3 bramki i wydaje mi się, że tak właśnie powinny się kończyć tego typu sparingi. No przede wszystkim trzeba z tymi chłopakami dużo rozmawiać na boisku, bo zawsze dochodzi stres, nieważne czy to jest mecz sparingowy, czy z dobrą drużyną, czy ze słabą drużyną, czy to jest gierka na treningu, zawsze ta pomoc i ten stres jest u chłopaków obecny i przede wszystkim trzeba z nimi dużo rozmawiać na boisku i podpowiadać, bo na pewno umiejętności mają, potrzebują tylko troszkę czasu, żeby wkomponować się w zespół i nabrać troszkę więcej pewności siebie. No ciężko mi oceniać ten mecz, bo to był sparing z zespołem z niższej klasy, ale naprawdę trzeba oddać drużynie przeciwnika, że zagrali z wielkim zaangażowaniem i starali się grać w piłkę. Nie kopali, nie było jakichś chamskich zachowań, więc to przede wszystkim trzeba im za to podziękować. I cieszę się, że wygraliśmy, no bo tego od nas wszyscy się spodziewali i dobrze, że tak się stało.